Dobry wieczór. Właśnie minęła godzina 23, zatem 22 marca powoli dobiega końca. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Są zarzuty dla księdza Sosnowca, w którego mieszkaniu w środę zmarł mężczyzna. Ksiądz usłyszał zarzuty z artykułu 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzi o posiadanie zakazanych środków psychoaktywnych. Prokuratura nie informuje jednak o jakie i jaką ilość substancji chodzi. Wiadomo natomiast, że ksiądz nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju. Zatrzymano mu także paszport. W sprawie zostało przesłuchanych wiele osób. Zarzuty usłyszał tylko ksiądz i to on jest jedynym podejrzanym. Przypomnijmy, do dramatu doszło w Sosnowcu w mieszkaniu księdza w minioną środę. Około południa służby wezwane do mieszkania ujawniły zwłoki młodego mężczyzny. Kopią, sadzą, deklarują, zwracają uwagę, czyli kampanijny pociąg rozpędza się coraz mocniej. Dziś w serwisie Silesia Flash stacje Katowice i Sosnowiec. To tu kandydaci w wyborach prezentowali swoje pomysły na kampanię i działania samorządu. A za trochę ponad dwa tygodnie przekonamy się, kto z tego pociągu wysiądzie w roli zwycięzcy. Paweł Jędrusik. Na dwa tygodnie przed wyborami samorządowymi politycy biorą łopaty w dłoń i próbują zasypać wyrwę między oczekiwaniami a rzeczywistością. W tym konkretnym wypadku drzewa i krzewy zapobiegać mają hałasowi. Ponieważ budowa ekranów to są raz wysokie ekranów akustycznych, to są wysokie koszty i długotrwały proces budowlany, zaproponowałem, aby wzdłuż ulicy Chorzowskiej zbudować tak zwane zielone ekrany akustyczne. Na katowickim osiedlu Tysiąclecia pojawiło się właśnie 5 nowych roślin. To pęcherznica, która osiąga wysokość do 3 metrów. Projekt może nowatorski i może ekonomicznie uzasadniony, tyle że na jego rezultat trzeba będzie dłużej czekać niż na wyniki kwietniowych wyborów. Badania pokazują, że jeżeli ludzie widzą nawet zielone ściany, to psychologicznie, że tak powiem, się uspokajają. Ale oczywiście im gęstsza zieleń, im więcej tej zieleni, to tym lepiej pochłania hałas. Paradoksalnie najwięcej hałasu, ale tylko wokół siebie robią kandydaci na radnych, prześcigając się w pomysłach na to, by zostać zauważonym. Ci z Komitetu Przyszłości na przykład na nowo chcą uczyć samorządowej kindersztuby. Dobry obyczaj, który chcemy wprowadzić, polega na tym, że dzisiaj chcemy przed Państwem symbolicznie podpisać deklarację. Chcemy podpisać deklarację, która będzie mówiła o tym, że żaden z kandydatów Komitetu Katowice 2050, który w szóstej kadencji będzie miał możliwość reprezentowania swoich dzielnic, swojego okręgu w Radzie Miasta Katowice, nie będzie łączył mandatu radnego z zatrudnieniem w spółkach własności miasta Katowice. Ale spokojnie, przede wszystkim chodzi tu o wysokie stanowiska, czytaj te najlepiej płatne. Zależy nam na tym, aby radny w głosowaniach nie był uzależniony od prezydenta, czyli od swojego pracodawcy. Słynna sprawa Burowca, gdzie część radnych ugrupowania prezydenta nie chciała się nawet spotykać z mieszkańcami. Czy blokowały ich stanowiska pracy? Możemy domniemywać tylko, że tak. Z kolei młodzież z Zagłębia do wyborów idzie, a w zasadzie chce pojechać komunikacją miejską. Taką lepszą niż teraz i stąd ma sprecyzowane oczekiwania wobec Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Zwrócenia uwagi, większej uwagi na lepszy transport publiczny, bo my tutaj jako młodzi ludzie z Sosnowca, z Zagłębia, z województwa śląskiego cenimy sobie wygodę i szybkość transportu publicznego, a niestety dostrzegamy wiele wad. Wśród nich, jak nie trudno się domyślić, największą są ceny biletów. Przede wszystkim ceny biletów są zatrważające i sam fakt, że w Warszawie, w stolicy są tańsze bilety na komunikację miejską niż tutaj w GZM-ie, no jest straszne, tym bardziej, że jest to miasto studentów, Katowice, Sosnowiec, wszystkie miasta ościenne mają być miejscami właśnie przyjaznymi dla studentów, dla młodych ludzi. Jedno trzeba przyznać, kampania wyborcza to prawdziwa kopalnia pomysłów i codzienna praca na odcinku wyborczym. Wydobywa ich coraz więcej. Świąt wielkanocnych nie trzeba spędzać samotnie. Po raz kolejny w Katowicach odbędzie się metropolitalne śniadanie wielkanocne. Trwa mobilizacja przed wielkim wydarzeniem. Nadal można zgłaszać się, żeby pomóc w organizacji. Łukasz Kądziołka. Szykuje się kolejna wielkanocna uczta w Katowicach. Tak było podczas metropolitalnego śniadania w zeszłym roku. Pobłogosław ten posiłek.
Pobłogosław wszystkich, którzy go przygotowali. W tym roku frekwencja ma być podobna, ale chętnych na wspólne spędzenie poranka Wielkiej Niedzieli może być jeszcze więcej. Organizatorzy zapewniają, że będzie pysznie. Składamy życzenia, potem częstujemy tymi pysznymi, tradycyjnymi świątecznymi potrawami, czyli na pewno będzie żurek, pisanki, kiełbaska biała, sałatka jarzynowa, ciasta, a potem jest sztuka teatralna. I to co najważniejsze, czyli po prostu rozmowy. Poznawanie nowych osób, czy po prostu spędzanie świątecznego czasu wspólnie z innymi od początku przyświeca idei śniadań wielkanocnych dla samotnych. Połowa naszych wolontariuszy to wcześniej nasi goście. Część osób to właśnie osoby samotne, które w jakimś sensie wypełniają tą pustkę samotności poprzez pracę dla drugiego człowieka. To też zmienia nas, zmienia takie osoby, które wcześniej, można powiedzieć, mogłyby narzekać. Organizacje tak poważnego przedsięwzięcia wspierają miasta. Po raz kolejny śniadanie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Myślę, że to jest akcja, która jest warta kultywowania i dalszego rozszerzania, bo już widzimy, że w całej Polsce coraz więcej miast bierze przykład z Fundacji Wolne Miejsce, bierze przykład z tego pomysłu. W dalszym ciągu trwa zbiórka potrzebnych produktów, z których powstanie wielkanocne śniadanie. Można też pomóc przy organizacji. We wtorek o godzinie 18 w Ministerstwie do Spraw Samotności w Katowicach zaplanowano ostatnie spotkanie dla wolontariuszy. Wielkanocne śniadanie dla samotnych rozpocznie się 31 marca o godzinie 9. Czy będziemy mieli olimpijskie złoto w Paryżu? Szanse są duże, bo nasi siatkarze to faworyci turnieju, którzy od lat wzbudzają największe zainteresowanie polskich kibiców. Złoto na Mistrzostwach Europy zobowiązuje, a to z Igrzysk Olimpijskich było i jest niespełnionym marzeniem wielu naszych utytułowanych siatkarzy. Przed nami jednak długa droga, która rozpocznie się już w maju. Polacy zmierzą się z Ukrainą w Sosnowcu. O nastroje w drużynie pytała dziś Karolina Komada. Już 16 maja trybuny ArcelorMittal Parku wypełnią się kibicami. To wtedy reprezentacja Polski w siatkówce rozpocznie swoją drogę do Igrzysk Olimpijskich. Pierwszym przeciwnikiem w drodze po złoto będzie Ukraina. Jest to drużyna nieobliczalna, która potrafi wygrać z bardzo mocnymi przeciwnikami, więc to taki będzie rywal na początek tego sezonu bardzo wymagający, bo ci zawodnicy grają ze sobą właśnie na co dzień, natomiast nasza reprezentacja, wiemy doskonale, że najlepsi zawodnicy grają w różnych klubach, grają poza granicami kraju, czy to Japonia, czy Włochy, więc też ci nasi zawodnicy będą potrzebowali troszeczkę czasu na takie zgranie, na powrót do tego poziomu reprezentacyjnego zeszłego sezonu. W zeszłym roku po wygranej w Sosnowcu z Niemcami 3-2 otworzyliśmy sobie furtkę do Mistrzostw Europy i Ligi Narodów, dzięki której na koncie mamy podwójne zwycięstwo. Jak przyznaje prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, drużyna lubi wracać do miejsc, w których odniosła sukces. Oprócz nowości hali zaplecza, tego, że wszyscy się czują tutaj dobrze, to kibice. Bo przecież zawsze kibice na Śląsku i Zagłębiu byli uznawani za najlepszych kibiców, to tutaj rozgrywały się często najważniejsze zawody i tutaj często były największe sukcesy polskiego sportu. Także myślę, że to też jest jednym z najważniejszych elementów, które powoduje, że reprezentacje Polski chcą grać w tym regionie. Dodatkowych wrażeń sportowych mają dostarczyć nie tylko drużyny koszykarskie czy siatkarskie, ale także nowinki technologiczne. Szykujemy się do nowego przedsięwzięcia polegającego na montażu ekranu LED, który, tak jak mamy Cube na stadionie zimowym, który sprawia, że można zbliżyć na twarz zawodnika, można dokonać powtórki. Tak samo będzie tutaj możliwość na hali sportowej. Będziemy mogli zobaczyć pot, łzy, uśmiech, grymas na twarzy. Będziemy mogli być jeszcze bliżej tego całego wydarzenia. A okazji do gry na boiskach Zagłębiowskiego Parku Sportowego będzie więcej. Polski Związek Piłki Siatkowej rozpoczął stałą współpracę z Obiektem, dzięki której mecze towarzyskie czy też oficjalne reprezentacje młodzieżowych będą mogły być rozgrywane na boiskach w Sosnowcu. Jest nazywany paliwem przyszłości. W Polsce nadal to jednak bardzo odległa przyszłość. Minie jeszcze sporo czasu, zanim na drogach zobaczymy tyle samochodów oznaczonych symbolem H2, ile tych elektrycznych. Jednak o tym, że o wodorze myśli się coraz poważniej, świadczą inwestycje. Między innymi kolejna stacja, która powstała w Katowicach. Łukasz Kądziołka. Tak wygląda wybudowana przez Orlen stacja w Katowicach przy drodze krajowej nr 86. Niebawem będzie tu można zatankować, a na razie trwają testy. Miasta też coraz chętniej testują tak zwane wodorowce. Niedawno taką okazję miał PKM Sosnowiec. Jeśli chodzi o zasięg, to autobusy wodorowe wypadają nieźle na tle tych elektrycznych. Nie ma jeszcze takich baterii, które umożliwiałyby aż tak duże zasięgi jak
pokonać taki dużą ilość kilometrów jak autobus wodorowy. Ten może przejechać około 400 km, a zdarza się, że na jednym ładowaniu elektryczne autobusy pokonują nawet dwa razy krótszy dystans, więc trzeba je na bieżąco doładowywać. Jednak wodór ma duży minus. W sosnowieckim PKM-ie koszt przejechania 100 km przez elektryki to około 100 zł. Nieco drożej kosztuje przejechanie takiego dystansu przez pojazdy z silnikiem diesla. Kształtuje się przeciętnie około 160-170 zł za 100 km, tak? Natomiast jeśli chodzi o wodór, no to przy obecnych cenach to by było około 500 zł na 100 km. Z powodu wysokiej ceny wodoru w zeszłym roku z zakupu autobusów nim napędzanych zrezygnowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Teraz sytuacja nieco się zmieniła, również ze względu na to, że w styczniu udało nam się porozumieć z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansować miał ten zakup. Nie rezygnujemy z zakupu wodorowców zupełnie, lada moment ogłosimy nowy przetarg. Metropolia chce kupić 8 sztuk wodorowych autobusów. 5 dostanie PKM Tychy, a 3 pozostałe PKM Katowice. Po Rybniku takie autobusy kursują już od kilku miesięcy. To ten rynek bardzo jest szeroki praktycznie. Każda licząca się marka w swojej gamie już w tej chwili posiada samochód zasilany elektrycznie, ale gdzie energia elektryczna jest wytwarzana z wodoru bezpośrednio na pokładzie w ogniwie paliwowym. No i tutaj jest to rozwiązanie bardzo ekologiczne, jeżeli chodzi o sam pojazd, bo rzeczywiście mamy jako produkty tego spalania, no mamy parę wodną. Jeszcze niedawno nowością były autobusy elektryczne. Teraz ich widok na ulicach nikogo nie dziwi. Wodór to przyszłość, ale nadal odległa. W Polsce jeszcze trudno spotkać pojazdy zasilane tym paliwem. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy i miłego weekendu. Dobranoc.